Z księgi Proroka Jeremiasza W owych dniach król Sedecjasz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni i by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy Piekarzy, dopóki nie wyczerpie się chleb w mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni. Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego. Przy trzecim wejściu do domu pańskiego. Król powiedział do Jeremiasza: Zapytam cię o jedną rzecz: Nie ukrywaj nic przede mną. I rzekł Jeremiasz do Sedecjasza: Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić, jeśli zaś dam tobie radę, nie usłuchasz mnie. Przysiągł więc król Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami na życie Pana, który nam dał to życie. Nie każę Cię zabić, ani nie wydam Cię w ręce ludzi nastających na Twe życie. Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza. To mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie porzodze ognia, ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem. Ty zaś nie ujdziesz ich ręki. Król Sedecjasz powiedział do Jeremiasza: Obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce, i by mnie nie wyszedzili. Jeremiasz jednak odrzekł: Nie wydadzą, posłuchaj proszę głosu pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy życiu. Jeżeli zaś odmówisz poddania się, taką scenę pokazał mi pan. Oto wszystkie kobiety, jakie pozostały w domu królewskim, prowadzone do dowódców króla Babilońskiego. Wołają, zwiedli cię i otumanili twoi dobrzy przyjaciele, nogi twoje ugrzęzły w błocie, oni zaś uciekli. Wszystkie twoje żony i twoi synowie zostaną zaprowadzeni do Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz z ich rąk. pochwycicie bowiem król babiloński, a miasto to zostanie spalone ogniem. Sedecjarz zaś rzekł do Jeremiasza: Niech nikt nie wie o tej rozmowie, a nie umrzesz. Gdy usłyszą przywódcy, że rozmawiałem z tobą, przyjdą do ciebie i rzekną: Powiedz nam, proszę, co mówiłeś do króla. Nic nie ukrywaj przed nami, bo inaczej zabijemy cię. A co mówił król? Wtedy powiesz im: Przedłożyłem królowi swą prośbę żeby mnie znów nie posłał do domu Jonatana, abym tam nie umarł. Rzeczywiście, przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go wypytywać. Odpowiedział im zatem ściśle według polecenia króla, tak, że pozostawili go w spokoju. Nie rozeszła się bowiem ta sprawa. Jeremiasz przebywał nadal w wartowni, aż do dnia zdobycia Jerozolimy.